A prawda jest taka, że nie da się stworzyć czegoś z niczego, bo już samo nic jest czymś. Wiem, że to brzmi oczywiście paradoksalnie, ale bardzo często mówimy na przykład, czy mówi ktoś w ten sposób: ja nie wierzę w nic. I samo to, że powiedział, że nie wierzy w nic, oznacza już jednoznacznie, że wierzy w coś, bo tym czymś jest właśnie nic. Nie da się stworzyć czegoś z niczego, bo to nic jest już czymś. Jest wartością. Nawet gdyby rzeczywiście nic nie było naokoło, w systemie oczywiście wartości tych ogólnoludzkich, którymi się posługujemy na potrzeby współistnienia w naszej cywilizacji, to i tak to nic jest czymś. To w zasadzie z tego, że nic nie ma, tworzymy następnie coś. Czyli wytwarzamy coś z tego nic, bo to nic jest tym czymś, z czego następnie wytwarzamy coś. Nawet jeśli mówimy o, powołując się teraz na taką łacińską na przykład sentencję ex nihilo, twórczość ex nihilo, czyli prerogatywa tworzenia, przywilej tworzenia. Nawet jeśli jest to idea, jakiś projekt na przykład, jakikolwiek by on nie był, jakiekolwiek przedsięwzięcie ex nihilo, tworzone z niczego, to i tak dzieje się to przy udziale twórczej wyobraźni, a w zasadzie tego rewelatora wyobraźni, który albo został przez nas wykształcony, raczej wykształcony, czasem zdarza się, że jest też nabyty, czyli ktoś ma talent, powiedzielibyśmy w ten sposób, ale i tak nie tworzy tego z niczego, tylko właśnie ewentualnie z tego talentu oraz z obserwacji względem tego, że czegoś akurat brakuje, czy należałoby jednoznacznie coś stworzyć, dodać coś do tego, co już istnieje. Kiedyś twierdzono, że jest raczej coś niż nic. I to też nie jest, drodzy Państwo, prawda. Jest raczej nic niż coś. Dopiero z tego nic, które jest czymś, może powstać coś jeszcze. Cokolwiek byśmy nie stworzyli, czegokolwiek byśmy nie zbudowali, czegokolwiek byśmy jeszcze nie wymyślili. Już nie chcę rozstrzygać teraz w kwestii tego, jakie powinno być wartościowanie tego, co tworzymy. Już pomijając to, to i tak w dalszym ciągu mamy nic, czyli jesteśmy w tym, co oznacza nic. Moglibyśmy to porównać do sytuacji, w której malarz cały czas maluje na nowym płótnie. Nawet gdyby namalował najpiękniejszy obraz na świecie, nawet gdyby tak się stało, to on przechodzi z tego obrazu w kolejne coś. Ten obraz dla niego już nie znaczy tyle, co być może dla innych. Dla niego jest to forma czegoś, co już jest skończone. On nie może się zatrzymać na tym, co stworzył, bo zwariuje, zgłupieje kategorycznie. Dla niego to już jest w pewnym sensie nic. Oczywiście, że jest to coś. To jest ten paradoks taki formalny. Ale on idzie malować coś jeszcze. W momencie, kiedy Einstein, prawda, opracował teorię względności, załóżmy, zaczyna badać kolejną siatkę zjawisk fizycznych. Ja wiem, że teoria względności, mówię w cudzysłowie oczywiście, to jest jakaś tam wartość dla naszej cywilizacji, chociaż większość ludzi w ogóle nie ma pojęcia, o czym jest w niej mowa. Ale on już zostawia to. Nie trzyma się kurczowo tej teorii, przechodzi w kolejną pracę, czyli znowu następnej fazy tej twórczości. Gdyby myśleć w tych kategoriach, że zawsze byłoby coś, to mielibyśmy do czynienia z ludźmi, którzy kurczowo trzymają się obłędu życia. Nie są w stanie pracować twórczo. Nie są w stanie się w ogóle rozwijać. Oni chcą, żeby zawsze było coś. Oni już muszą mieć coś.
coś, co będzie taką poręczą, takim szkieletem, takim gorsetem, na przykład jak religia, w kółko trzymanie się jednolitych wartości bez ich wytwarzania. Nie ma czegoś takiego jak wartość. Wartość, która byłaby absolutna, która byłaby skończona, która jednoznacznie nadawałaby charakter naszej egzystencji. Dlatego wielokrotnie na kanale mówiłem, że prawda jest w trakcie powstawania, że cokolwiek dzisiaj zostało powiedziane, to już traci na znaczeniu. To tego już w zasadzie nie ma. Ważne jest jeszcze tylko to, co powiemy jutro, co powiedzą inni, którzy przyjdą po nas. I cały czas jesteśmy w punkcie nic. I to nic powinno być dla nas największą wartością, o ile jesteśmy w stanie. To nic, które jest czymś oczywiście jak najbardziej, ale na tej podstawie tworzyć coś, czy mówić coś, czego jeszcze nie widzimy, a powiedzielibyśmy tak formalnie, dodawać do tego, co już istnieje, kolejne części składowe, abyśmy się mogli rozwijać, bo każdy człowiek jest w stanie dodać coś do tego, co już mamy, czego my nie widzimy, nie zauważyliśmy i tak powinien się realizować postęp kulturowy. To wszystko, co już stworzone, to wszystko, co już odkryte, to wszystko, co już wytworzone, przestaje być prawdą, może przechodzić następnie w obłęd, patetyczny obłęd żałosnej iluzji egzystencjalnej w postaci jakiegoś kultu wartości, gdzie zbiera się kupa idiotów i następnie stosuje terror na podstawie jakiegoś wyznania czy ideologii. Oni nie z tego nic wytworzyli nicość absolutną. Jak już mówiłem, cały czas jesteśmy w tym, co jest nic. Nic. To nic jest wartością. Z tej pustki następnie możemy przechodzić w coś, wytwarzać coś, aby następnie z tego, co zostało wytworzone, które znowu przejdzie w nic, wytwarzać coś kolejnego. Ludzie, którzy nie nabyli takiej umiejętności życia, nie rozstrzygnęli tego w kategoriach pojęć intelektualnych, to są najczęściej ludzie, o których śmiało moglibyśmy powiedzieć, że są niedorozwinięci. Są niedorozwinięci, nie są w pełni ludzcy, szukają jedynie sposobu na zabezpieczenie własnego interesu. Szukają także władzy. Władza. To władza może powiedzieć, władza, którą ci ludzie zdobyli, może powiedzieć innym, a to jest ktoś. To jest ktoś. Czyli uchwycić tą wartość. Natomiast człowiek wcale władzy nie szuka. On najchętniej władzę odda komuś, jeśli ten rzuci światło na jego zaciemnienie. Na tym polegają te różnice. Bardzo często mówimy, że ktoś jest nikim. To jest nikt. On jest nikim. No i właśnie jak nazwano go nikim, to nazwano go kimś. A ten, kto jest kimś na samej górze, no to niestety jest także nikim. Nikim, dlatego że wielkiego pewnie sprytu i manipulacji, albo głupoty ludzkiej także było potrzeba, żeby go ta głupota gdzieś tam na szczyty wyniosła, ale jeśli się pozwolił wynieść na szczyty, bo przecież mógł zrezygnować z zaszczytu przewodzenia tłumowi, to wówczas oczywiście byłby kimś, byłby człowiekiem. Czy w takich kategoriach, które mogłyby sytuować go w kwestii rozstrzygania tego, że on godzi się w tej chwili na rezygnację z czegoś. On zostaje z tym nic jako potencjalnym czymś. Potencjalnym czymś, co może się rodzić jako, w ludziach jako poręka do rozwoju praw przyszłości. W każdej chwili jestem w tej fazie nic. Wczoraj oczywiście przeżyłem wspaniały dzień, wiekopomny dzień. Doznałem olśnienia, doznałem oświecenia, osiągnąłem jakiś najpełniej ludzki taki zaszczyt istnienia. Dzisiaj wstałem rano i to już jest nic. Teraz chodzę po lesie, załóżmy. Z tego nic, które jest oczywiście czymś, ma się rodzić następnie nowa wartość, która najlepiej, żeby klarowała się w poszukiwaniu człowieka.
raczej, drodzy Państwo, jest nic. Zawsze jest nic. Nic, które jest czymś i które następnie może przeradzać się jeszcze w coś. Takie fazy powstawania prawdy. To jest wspaniałe, to jest najpełniej ludzkie, piękne doświadczenie. Jeśli ktoś mówi o twórczości z niczego, albo jeśli ktoś mówi o twórczości ex nihilo, to potencjalnie kłamie. Potencjalnie kłamie po prostu, albo przejawia taki sposób dialektyki, która nie do końca przez niego jest zrozumiana. Zawsze wytwarza się i zawsze i tylko zawsze wytwarza się bowiem coś z czegoś, a nie z niczego. To nic tak naprawdę jest pretekstem do tego, żeby tworzyć, żeby się rozwijać, żeby nadawać znaczenie prawdzie. Kto tworzyć nie potrafi, kto twórcą nie jest, jest zwykłą nicością. Nicością, która na siłę próbuje przezwyciężać pustkę. Przezwyciężanie pustki jest chorobą. To jest sztuczne wytwarzanie wartości, które mają być tradycyjną formą podtrzymywania bytu na powierzchni, gdy on sam z siebie po prostu zapada się w nicość. Staje się martwy. Dopiero ten moment rozumienia tych zależności, czyli świadomość, że i tak trafimy do pustki, że pustka nie jest nicością, że pustka jest czymś i następnie rodzimy z tej pustki coś jeszcze, jest kwintesencją życia i istnienia. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Król Pustkowia, Jerzy Gaśków.